sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o rozwój epidemii, ulega znaczącej poprawie. Niestety w województwie kujawsko-pomorskim cały czas notujemy bardzo duże wyniki, natomiast no, tendencja jest spadkowa. Niestety 1214 za ostatnią dobę cały czas powoduje, że jesteśmy przygotowani do tego, aby przyjmować kolejnych pacjentów w szpitalach. W tej chwili w szpitalach przebywa 1307 osób na drugim i trzecim poziomie, 126 zajętych respiratorów na prawie 200 respiratorów dostępnych. Czekamy na te lepsze informacje. Chciałbym bardzo, aby ta ilość chorych w szpitalach się zmniejszała, aby szpitale można było przywracać do normalnego ich funkcjonowania. Jednak cały czas liczba chorych jest bardzo duża, wzrasta w szpitalach i jesteśmy zmobilizowani i zmotywowani do tego, aby utrzymywać cały czas służbę zdrowia w gotowości na leczenie koronawirusa. Zostały również dostarczone testy antygenowe, testy kasetkowe do zespołów ratownictwa medycznego na SOR-y. To tam w tej chwili można w sposób szybki, po 15 minutach, ocenić, czy dana osoba jest zakażona koronawirusem i w sposób szybki kierować do szpitali, które są przygotowane do leczenia na drugim oraz, jeżeli jest taka potrzeba, na trzecim poziomie, czyli razem z chorobami współistniejącymi. Takim szpitalem jest Grudziądz. Wszystkie szpitale zaangażowane w proces leczenia koronawirusa w naszym województwie to 30 szpitali.